Dzień dobry Państwu, Renata Lisowska. Katarzyna Dorosz. Dziś program TV Lato jedzie do Nowej Huty, ale postaramy się pokazać Państwu tę dzielnicę Krakowa z zupełnie innej strony. Poszukamy ciekawostek i bardzo interesujących miejsc. Ja, Kasiu, wzięłam wszystkie programy z archiwum o Nowej Hucie. Będziemy je przeglądać w samochodzie. Ty umówiłaś się z młodymi ludźmi realizującymi nowohucką kronikę filmową. Zgadza się, oni dzisiaj coś kręcą, także mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś ciekawe miejsce, żeby Państwu je pokazać. No zobacz, ile tam jest zieleni. Mieszkańcy Nowej Huty mówią, że to najbardziej zielona dzielnica Krakowa. No zobaczymy to dzisiaj. O, słuchaj, to jest ten historyk, znawca Nowej Huty. Jesteśmy dzisiaj z nim umówieni. Cześć, witam Was. Dzień dobry. Cześć, Kasia. Cześć, Marek, bardzo. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Mam nadzieję, że pokażecie mi jakieś ciekawe miejsca w Hucie. No na pewno, na pewno. No właśnie takie jedno miejsce filmujemy tutaj. Tak? Są to ogródki w Nowej Hucie. Tworzy dobrze się mieszkańców. Był konkurs po prostu na najładniejszy ogródek działkowy. A macie pomysł, kogo sobie... mogłabym spytać o to? Ja myślę, że tak, że pani Pirowska. Ona organizowała ten konkurs, także z nią najlepiej byłoby porozmawiać. Skąd pomysł na zorganizowanie konkursu ogródków? To jest długa historia. 95 rok. To jest projekt Miasto Ogród. Projekt działań dla zieleni w Krakowie, czyli są to ogródki sąsiedzkie, ogródki przy blokowiskach, czyli małe skrawki ziemi przy blokach i jeszcze mieliśmy konkurs Balkony w kwiatach. Moim i Państwa przewodnikiem po tej dzielnicy będzie pan Maciej Miesian, historyk. Człowiek, który o tej dzielnicy Krakowa wie wszystko. Umówiłam się z nim na placu centralnym. Nie ma go, chyba się zgubiliśmy. Jest napisany plac Ronalda Reagana chyba. O, no witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Plac centralny czy plac Ronalda Reagana? Czy plac Stalina, tak? Bo nosił trzy nazwy w swoich dziejach. Najpierw przemianowano go na Stalina, potem przez wiele lat był centralny. A teraz przemianowano na Reagana, z tym, że został właściwie plac centralny Ronalda Reagana. Jak się komuś ta architektura nie podoba, to znaczy, że po prostu nie lubi Leonarda da Vinci, Michała Anioła, bo ówcześni architekci po prostu... Za chwilę zemdleję, proszę pana, bo ten renesans tu w Nowej Hucie jest dosyć dziwny, więc proszę nie używać aż tak mocnych argumentów. Znaczy, renesans jest w Nowej Hucie, a nie ma go na przykład we Włoszech. Ponieważ ci architekci ówcześnie żyjący nie mieli gdzie realizować swoich wizji. Oni robili tylko projekty. Florencja była już gęsto zabudowana i tam powstawały pojedyncze budynki. A tutaj architekci mieli gołe pole i mogli zrealizować no to... Chce mi pan powiedzieć, że na wakacje zamiast do Florencji powinni turyści przyjeżdżać do Nowej Huty? Jeśli chcą zobaczyć renesans, to na pewno tak, bo we Florencji go nie zobaczą aż w takiej ilości. Nowa Huta jest właściwie czymś w rodzaju wielkiego uzdrowiska. Tu należy po prostu sobie spacerować alejkami wśród drzew, przechodzić przez bramy, pasaże i po prostu w ten sposób zwiedzać Nową Hutę. Co widzieliście na łąkach nowohuckich tam niedaleko? Bociana! Co ten bocian sobie tam robił? Łaził. Łaził i na pewno szukał? Pożywienia. Czy jedynym powodem tego, że ta łąka istniejąca tutaj w środku miasta jest dotąd niezabudowana, jest to, iż jest ona użytkiem ekologicznym? Nie, myślę, że to nie jest jedyna przyczyna. Myślę, że główną przyczyną jest to, że jest to teren po prostu mokry. Jest to teren po dawnym korycie rzeki Wisły. Jest on podmokły, torfowy, dlatego został zapomniany, zostawiony i dzięki temu tutaj przyroda znalazła sobie dla siebie miejsce w środku miasta. Do czego służy ta kula? Wykonujemy elementy wypukłe po wyklepaniu ich młotkiem, uderzając w ten sposób tutaj od wewnątrz, zostają ślady. Wówczas na tej kuli innym młotkiem zarównujemy, jest to proces zarównywania blachy. Uderzamy miejsce w miejsce bardzo blisko, delikatnie. Otrzymujemy delikatniejszą powierzchnię blachy, którą potem dopiero można zarównać papierem ściernym,
wypolerować i otrzymujemy no, takie lusterko jak tutaj na przykład. A zbroje pochodzą z jakiegoś konkretnego okresu, czy to są różne jakieś przedziały? Wszystkie pochodzą z tego samego okresu, z XX wieku. Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły, pana Andrzeja Janika, ćwiczymy tutaj na sali gimnastycznej, która jest u góry. Ewentualnie, jeżeli pogoda pozwala, w plenerze, wybieramy się właśnie teraz na kopiec Wandy. Potem zapraszamy. Tak naprawdę, jak stary jest ten kopiec i kto go usypał? Nikt tego nie wie, ponieważ nie był przebadany. Tu, po czym chodzimy, to jest stare cmentarzysko z epoki brązu. Także ten kopiec może mieć zarówno 2,5 tysiąca lat, jak i 500 tysięcy. Nikt tego dokładnie nie wie. Jeśli byśmy brali analogię z kopca Krakusa, to byłby gdzieś z VII wieku. A jak wysoki jest ten kopiec Wandy? Nie jest zbyt wysoki, jest najniższy z kopców krakowskich, ma kilkanaście metrów, jest o połowę niższy od kopca Kościuszki czy kopca Piłsudskiego. Nie ma z niego też zbyt okazałego widoku, ponieważ te drzewa właściwie wszystko zasłaniają.